Mamy tutaj narysowany taki ciekawy kształt, taką ciekawą bryłę. No i można powiedzieć, że ta bryła składa się tak jakby z dwóch części. Tak wygodnie jest na to patrzeć. Tutaj na dole mamy prostopadłościan, którego krawędzie mają długość 3, 2, 4, czyli jego wysokość jest równa 3, jego szerokość jest równa 2, a długość jest równa 4. I na tym prostopadłościanie stoi tutaj taka piramida, czyli taki ostrosłup, którego wysokość jest równa 1. No, widać, że to jest trochę nie w skali tutaj narysowane, że ta, ta wysokość tu równa 1 jest dosyć duża w porównaniu z tymi innymi długościami, które tutaj są, no ale powiedzmy, że po to, żeby to wyraźnie było widać, to tutaj trochę wyciągnięto tę wysokość. Niech tak będzie, że ta wysokość jest równa 1. Tak będzie musiać w rachunkach. No i tutaj kolejna ważna informacja jest taka, że spodek tej wysokości, czyli ten punkt, w którym ona dochodzi do podstawy, a wiadomo, że wysokość jest prostopadła do płaszczyzny podstawy, znajduje się dokładnie w środku tej podstawy. Czyli te odcinki tutaj zaznaczone ten dwoma kreseczkami i ten dwoma kreseczkami mają równą długość. I te odcinki zaznaczone pojedynczymi kreseczkami też mają równą długość. Czyli ta wysokość trafia tutaj dokładnie w środek tego prostokąta w podstawie. No i z tego wynika, że długości krawędzi bocznych tego ostrosłupa są wszystkie takie same. Wszystkie krawędzie mają taką samą długość. No i właśnie tutaj takie mamy zadanie: mamy obliczyć długość krawędzi tego ostrosłupa. Czyli długość tego odcinka lub długość tego odcinka. Jak już powiedziałem, wszystkie te długości są takie same. Mogę wziąć długość tego odcinka. No i zachęcam cię teraz, jak zwykle, do zatrzymania tworzenia filmu. Wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie rozwiązać to zadanie. Jako wskazówkę podam, że trzeba tutaj skorzystać z twierdzenia Pitagorasa. I to być może nawet nie raz skorzystać z twierdzenia Pitagorasa. No właśnie, żeby skorzystać z twierdzenia Pitagorasa, ja to teraz rozwiążę, no to musi mieć jakiś trójkąt prostokątny. Powiedzmy, że oznaczę długość tej krawędzi, której, którą chcę wyznaczyć, przez x. No i tutaj, żeby mieć trójkąt prostokątny, to, to muszę dorysować jeszcze jeden bok. Tutaj mam x, tutaj mam jeden, a tutaj mogę sobie dorysować jeszcze jeden bok. Powiedzmy tutaj. No i to jest bok, który ma długość, powiedzmy, a na razie nie znam tej długości. No ale tę długość mogę łatwo wyznaczyć z twierdzenia Pitagorasa. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mam trójkąt prostokątny. No, i tutaj mam taki, taki trójkąt, w którym znam wiele spośród długości boków. Na przykład długość tego, to wiem ile jest, bo to jest połowa dwóch. Połowa dwóch, cała ta krawędź ma długość 2, a to jest połowa tej krawędzi, czyli to ma długość 1. A może tutaj z boku sobie narysuję ten trójkąt, czyli tutaj mam długość 1. Następnie mam tutaj ten odcinek, którego długość również znam. Dlatego, że to jest połowa długości tej krawędzi, a tu długość tej krawędzi to jest 4, połowa tej długości to będzie 2. Czyli tutaj mam później odcinek długości 2. No i wreszcie jest ta przeciwprostokątna w tym trójkącie prostokątnym, która ma długość nieznaną a. No, ale właśnie stwierdzam, że tego razu łatwo to będzie obliczyć. Czyli a mogę łatwo wyznaczyć, bo a do kwadratu to jest przeciwprostokątna, to jest 1 do kwadratu dodać 2 do kwadratu. 2 do kwadratu tutaj 2 to jest długość tego odcinka. Tutaj słabo to widać. Czyli A kwadrat no to jest 1 do kwadratu, czyli 1 dodać 2 do kwadratu, czyli 4. 1 dodać 4 to jest 5, czyli A jest równe pierwiastek z 5. Dobrze, A jest równe pierwiastek z 5, taka jest długość tego odcinka. No i teraz A jest przyprostokątną w takim trójkącie prostokątnym, który tutaj mamy. Dlaczego ten trójkąt jest prostokątny? No, dlatego, że wysokość tego ostrosłupa jest prostopadła do podstawy. Czyli jest prostopadła do każdego odcinka, który ja tutaj narysuję, który leży w płaszczyźnie podstawy. Do każdego odcinka, który leży w płaszczyźnie podstawy, ta wysokość jest prostopadła. Czyli tutaj mamy trójkąt prostokątny, ja może ten trójkąt tutaj sobie też przerysuję. Czyli tutaj na dole mamy a, później tutaj pionowo mamy wysokość długości 1. Tu jest kąt prosty. No i mamy tutaj jako przeciwprostokątną ten nasz odcinek długości x. No i przypominam, że a ma długość pierwiastek z 5, bo to przed chwilą obliczyłem. No i teraz mogę znowu z twierdzenia Pythagorasa wyznaczyć tym razem x. Czyli napiszę, że x kwadrat to się równa 1 do kwadratu. Dodać pierwiastek z 5 do kwadratu. No, a ile to jest pierwiastek z 5 do kwadratu? To jest po prostu 5, czyli x kwadrat to się równa 1 do kwadratu, czyli 1. Dodać 5, czyli x kwadrat jest równe 6. x kwadrat jest równe 6, czyli x jest równe pierwiastek z 6. Czyli taka jest długość krawędzi tego ostrosłupa, który tutaj mamy u góry. No i widać, że wystarczyło dwa razy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa, żeby to obliczyć.